trudno jest unieść sławę, będąc taką dziecięcą i nastoletnią gwiazdą? Jest to trudne, ale jest to do zrobienia. Ja staram się odgradzać moje życie prywatne od życia właśnie tego popularnego. Staram się publikować na moich mediach społecznościowych takie dosyć ogólnikowe sytuacje, bo nie chcę się za bardzo chwalić tym, z kim się znam, z kim się przyjaźnię i tak dalej, bo w sumie moi przyjaciele tego nie wymagają, a nie chcę na nich sprowadzić po prostu tych wszystkich hejterów i tak dalej, bo jak z kimkolwiek się pokażę, to od razu oni przechodzą na ich konto, na przykład na Instagramie, spamują im, piszą do nich, nie wiadomo dlaczego, więc wolę utrzymywać ich w tajemnicy i to jest dla nich i bezpieczniejsze i po prostu oni wiedzą, że jakby przyjaźnimy się szczerze. Ja też wiem, że przyjaźnimy się szczerze, bo nie wymagają tego ode mnie i nie potrzebują, nie są ze mną dla sławy ani dla pieniędzy po prostu. I wiem, że to jest szczere i fajne. A co zrobić, żeby ta woda sodowa nie uderzyła do głowy? Rodzice pomagają? Żeby woda sodowa nie uderzyła do głowy, po prostu trzeba odgradzać to życie, tak jak mówię. Ja jakby cieszę się z tego, co zdobyłam, co udało mi się zrobić. Ilu mam fanów też, obserwatorów, czy tak dalej, ale nie można dać się ponieść temu, ani żyć tylko na tym, tylko tym. Trzeba mieć jakieś inne wartości, inne pasje, bo to kiedyś się może skończyć i potem człowiek zostaje na lodzie i nie wie, co ze sobą zrobić. Więc odgradzam to wszystko, nie ponosi mnie, że tak powiem, i nie myślę o tym, jaka to ja nie jestem, bo jestem jak każdy inny człowiek, mam wady, mam zalety, czasami zdarzy mi się powiedzieć coś głupiego, zrobić coś głupiego, i nie będę na siłę dawać perfekcyjnej.